Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie i powiedz coś. No i jest! 1,5 godziny dokumentu na temat najbardziej nawiedzonego domu w Polsce, jaskółki. Wpadajcie, oglądajcie Ale również osoby świeckie. Wjeżdżam w sekcję komentarzy pod tym filmem. Będę wam tutaj odpowiadał, bo jest naprawdę mega aktywność, za co bardzo dziękuję. Zresztą zobaczcie, że już tutaj odpowiadałem, coś komentowałem. Mocny film! Dzięki Justyna, dzięki bardzo. I od razu dzień lepszy. No wiadomo, że z filmem i to jeszcze tak grubym będzie o wiele lepszy film. Także wpadajcie w sekcję komentarzy, zostawcie coś po sobie, jaskółeczki. I życzę wam miłego oglądania, dokładnie tak jak tutaj wszyscy mówią. Wpadajcie, komentujcie, oglądajcie. 1,5 godziny filmu jest naprawdę co oglądać. I w ogóle temat mega gruby. No najbardziej nawiedzony dom w Polsce. Ogólnie nad tym filmem spędziliśmy chyba kilkadziesiąt godzin, jak nie kilkaset godzin w tygodniu na montowaniu, więc musicie zrozumieć opóźnienia, bo te 1,5 godziny dokumentu to jest kilka godzin surówki, którą my musieliśmy wybrać, przerobić i zmontować z tego film. Ale film jest tak konkretny, że na pewno wam się spodoba. Miłego oglądania. Let's go. Welcome to the main event. Applying pressure, but I promise I ain't make it then. In their heads, living free, I ain't paying rent. Wake up in the AM making cheese like Mercedes Benz. Whoa, yeah, please don't take offense. It isn't you, I'm just not interested in making friends. My biggest fear is finding out that this came and went. So go ahead, but I'm staying in. Okay, drop a song and pop up on your phone like I was. Jest tak bardzo przerażające i wywołuje tyle emocji w osobach, które go kojarzą. Na to pytanie odpowie właściciel domu, z którym, uwaga, udało mi się spotkać, by zapytać go. To ona powoduje te wszystkie paranormalne zdarzenia. Rodziny twierdziły, że jest tutaj klątwa, ale mimo to właśnie ta energia była silniejsza, gdyż powodowała, że blisko 30 rodzin, pojęcie czy mijały dni, tygodnie czy miesiące, uciekały z. Wstępem na cegle dio. Upuściłem. Ja tu widzę. Myślałem już plan ucieczki. Zwykły dzień na Śródmieściu. Rozładuj.
No kebab, bo nie możemy naszych zwycięzców puścić głodnych do domu. Ich skrętówką ci upierdalam kolano, nigdy no więcej dawaj, nie zatańczysz. No jak do parteru na no dojdzie, to... pajacu, dostaniesz lufę i cię kurwa złożę. Zesrasz się kurwa. Zobacz. Pierwszy model dzisiaj na szkoleniu. A w ogóle czajcie, że to jest normalnie woda i ja jestem w stanie normalnie wypić coś takiego na strzała, tylko i wyłącznie przez to, że puszka wygląda jak jakaś, nie wiem, od jakiegoś energola i tak dalej. To jest zwykła woda. Mój mózg jest zepsuty. Ten człowiek jest niepoważny. Niepoważny. Idiota. Jedynie najpotężniejszymi wojownikami z różnych zakątków wszechświata. Spokojnie! Vegeta już mierzył się z gorszymi przeciwnikami. A? Na pewno? Nigdy stąd nie uciekniecie! A gdy doznacie obrażeń, to pomieszczenie wyciągnie z was bezcenną energię! I natychmiastowo przekażę ją do kuli, w której spoczywa Majin Buu. Od razu mierzaj na sercu. Na raz, dwa, trzy. Kongo, to my na mieście dym. Kurewskie towarzystwo DGN. Czy dobry nie boi? Czy myślę, że to najlepszą? Never back down, never what? Przez chwilę myślałem, że jebnę samobuja, nie? Czasami mi się to nawraca. Potrafi mi wrócić, wiesz, w momencie, w którym wszystko się układa, ja szukam dziury w całym, nie? Nie jestem tym prokuratorem, ale uważam, że powinien mieć postawione grube zarzuty. Podwójne dno. Prowadzą Alan Psychotrop Gruchała i Patryk Wielki Bumasiak. Zapraszamy. Ale jak się muszę synu kochać, żeby w taką ulewę z domu wychodzić. Wy tego nie widzicie, ale leje. Znaczy, deszcz leje. Norek też leje.
Wszystko leje, wszystko leje. Szukaj trufli. No? Szukaj trufli. Guziec, szukaj trufli. No? Szukaj, szukaj. Gdzie oni? Gdzie te trufle są? Guziec? Halo? Gdzie te trufle? Szukaj. To ja idę na spacer z lwem. Rzuca na tym się zasada, że to on mnie wyprowadza. Gdy ty idziesz na spacer z psem, to ja idę na spacer z lwem. Rzuca na tym się zasada, że... Pamiętacie temat prosektorium i wywiadu z osobą, która pracuje z martwymi ciałami? To wyobraźcie sobie, mamy dla was zarąbiste info. Właśnie jestem na łączach z Darią, która ma do was pytanie i też zarąbistą informację. Moi drodzy widzowie, mam dla was super informację. Udało nam się z Danielem zorganizować taki wywiad nie w zwykłym miejscu, ale dosyć nietypowym. Dla mnie to jest normalne, ale dla was to będzie coś niezwykłego, bo w prosektorium będziecie mogli zobaczyć moją pracę, jak wygląda. I tu mam do was pytanie. Jakie? I chcielibyście usłyszeć informacje, co was interesuje. Także no tutaj Daniel was przekieruje dalej do ankiety i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dokładnie, tu macie ankietę, dawajcie pytanka, które was interesują w temacie prosektorium. Ja już się jaram i mam ciary na ciele, gruby te... Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na to urządzenie i powiedz coś do nas. Szwed! Patrzcie na sobą, patrzcie na sobą! Kochani, zaczynamy... Słyszeliście kiedyś o najbardziej nawiedzonym domu w Polsce? Nie? Doskonale. W miejscowości Jeleń, położonej obok Jaworzna na Śląsku...
Ja przez chwilę myślałem, że jebnę samobuja, nie? Czasami mi się to nawraca. Potrafi mi wrócić, wiesz, w momencie, w którym wszystko się układa, ja szukam dziury w całym, nie? Nie jestem prokuratorem, ale uważam, że powinien mieć postawione grube zarzuty. Podwójne dno. Prowadzą Alan Psychotrop Gruchała i Patryk Wielki Bumasiak. Zapraszamy. Zwariowane życie na mnie czeka. Z otwartymi ramionami miejsce, gdzie Amtel zapierdala kanałami. Redlaj z legalnymi kurwami i dragami. Jazda, rajda, przednia. Ciężko opisać to słowami. Dopóki nie sprawdzicie tego sami. Tamki co ja siąkami, wąskimi przejściówkami między kamienicami. Jeszcze ty kasy dla mnie na kibę. Czarne oto. Internet kocha dramy, ona kocha diamy. Wamy na bezludną wyspę, zabrałbym swoich przyjaciół i tyle kogo. Jebanych godzin instaluję mody do Cyberpunka. Co prawda jest tych modów 1102. No i tak długo. Mam nadzieję, że warto. Dobry, przesyłeczka specjalna. Familijne premiery filmowe. Co tam w siadeczku jest? Ło! Są i są klasyczne, i tu nowe opakowania. Ol. Polska kebaba. Tęsknię. No słuchajcie, no niby się pożegnałem z tym autem, ale chyba jakoś nie potrafię do końca. Co prawda nie ma teraz sezonu na kupowanie. Plus ze względu na to, że mi się nie śpieszy, to dałem trochę za parową stawkę. Więc jeszcze chwilę sobie nią pojeżdżę. Z niecały miesiąc, bo Golf jest w naprawie, więc idealnie mi się trafiło. I jeszcze... I dopiero teraz się tak naprawdę pożegnam z tym autem, jeśli chodzi o jazdę, bo wcześniej wyszło to ze spontanu tak naprawdę. Więc RSK na tapecie. Trzeba będzie pojechać na miasto, żeby spotterem dać ostatnią szansę na zespotowanie auta w moich rękach. Dan Karim, brothers and sisters. I have two announcements. The first one is that my working hours are not changed, so I'm still available between 10 to 6 during Ramadan. And from this week, I'm available on Saturdays as well. And the second one is that I need to borrow someone's car. I would like to record some few reels about working on this car. So if you have a nice car, the casting is open. I would need someone for 1 hour, and for that, if someone would agree, I'm willing to perform a treatment on that person, complimentary. So let me know if you have a nice car, and if you don't mind being recorded, and if you have time this
zawsze chcę być sobą. Bo nie lubię tutaj życia pod kontrolą. Dlatego robię life i latam sobie solo. Murem za ziomkami, którzy za mną stoją. ACL, Amateur Combat League. Amatorski turniej MMA. Zawalcz o kontrakt na walkę zawodową. Twoja droga do zawodowej. Made this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get. Zabiję się zaraz. No, obsikujesz błoto, kurwa. Jezu. Siemano. Siema. Jest, prawdziwa legenda, Patryk Masiak. Jest prawdziwy rabi, prawdziwy freak fight. No i oczekujcie, bo jest nowy odcinek. Tak. Nie ma. O, tak teraz wygląda mój salon. Kurwa, skończyliśmy nagrywać drugi odcinek, bo dzisiaj jeden jest z Leroyem, drugi solowy, najpierw wyjdzie ten solowy, on spierdolił znowu dźwięk, jakiś tam coś tam, kamera się przegrzała mu, no, ale zobaczymy. Przegrzała się, bo od kominka. No, bo było gorąco, także czekaj ta. Co latasz? No co latasz? No co ty latasz? Idź tam, sprzęt pakuj, żeś przeszkadzał w nagraniach, no. Leć. Idź pakuj sprzęt. Cholero ty.
if I do this every day, I said often, that's no. Io preparo da guida per la città. Że noc odkrymina, nie masz w sobie, przejdziesz bokiem. Raz i to nie trampolina, tak jak związek z życią rower. Let's go! Zakraje żyną, co krumina. Nie masz nic w sobie, przejdziesz bokiem. Raz i to nie trampolina, tak jak związek z życią rower. Każdy tylko jej używa jako robota. Tryna find me like on Nemo. Brody, he out keto, probably jug you out your P.O. Yo, dit metalowe bende. Slesha. Climate change, don't need lames, I need God. Nad morze, zadym tam ziemię romantyk. Była tu wtedy, jak nie miałem nic. Dzisiaj wycieczki nam patrzy. Jak ci wtedy płonął dom, duszy ból ci zabrał ją, mama, mama. Shawty, hey darling, hey baby girl, so my private, close your eyes and shut.
tick, tick, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bringing our toys. Pańskim butem, jak mnie nie było. Co? No ty się tu nie ciesz. Oła, co żeś z moim butem zrobił? Za 500 zł. Bydlaku ty, nie ściągaj im spodni. Chcesz mi aferę popkową wykręcić? No jest. No co zrobiłeś? Co to jest? No Jezu, no dobra, kurwa. Dzień dobry, dzisiaj szybki odcinek, jak zostać debilem. Wystarczy kupić patyk za 40 zł prawie. Patyk, zwykły patyk. No. Kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Ja robię live, jestem obok, a ty sobie tutaj, no doskonale, pracownik roku. No dobra, zostań sobie tam, ja wracam do roboty. No chodź. Chodź, Loki, chodź. 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 Dawaj. Dawaj. No dawaj, nie bój się, nie bój się.
Siemanko, wiem, że się nie lajkuje tak postów reklamowych i się skipuje i nawet się przeważnie tego nie słucha, ale dla mnie po kumpelsku możecie polubić ostatni post. Jest to reklama, normalna reklama pasty do zębów, ale nie chcę zaniżać mojej średniej na Instagramie, bo no musi być dobrze, nie? We tam kliknij po kumpelsku, serducho, to może wpadnę do ciebie akurat na profil, jak mi się wyświetlisz. Pozdro. Jakie echo mam w tym pokoju, to nie mam pytań, ty. Ja tu niedługo streamy odpalam. Ogólnie wracam do streamowania, na poważnie do internetu, bo sobie odpocząłem pół roku. Pół roku się odpocząłem. Is a lower back pain on one of the sides. It can be triggered by sitting too long or lifting too much weight, much more weight than you usually do. So very often I see people in the gym trying. To niezłe pytanko, byczku. Pozdro. naturalna piękność. Ja jeba. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Czy możecie mi już przestać kopać głowę? Bo coraz bardziej mi smutno, jak tak piszecie. Ks, 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 ks. Coś takiego. Jaga, jaga, jaga. Jaga, jaga, jaga. Pozdrawiamy z Moniek.
dobry. Witam w kolejnym z moich biur. Dzień dobry. Witam w kolejnym z moich biur, gabinetów. Sobie tutaj posiedzę, popracuję, pokminię, bo najlepiej mi się pracuje i kmini właśnie w takich okolicznościach przyrody. Proszę bardzo, tutaj jest biureczko, jest telefonik, można działać. Pani Basiu, proszę tam spotkanie omawiać. No, dobrze, no to pracujemy. Jesteśmy w tematyce biura jeszcze, no to taki suchar. Szef przynosi taką całą stertę dokumentów, papierów, rzuca na biurko pracownikowi i mówi, że z tego raport trzeba zrobić. A pracownik mówi, i co, pewnie jeszcze na jutro to wszystko trzeba zrobić. A szef mówi, jakbym chciał na jutro, to bym przyszedł jutro. To jeszcze jeden suchar. Korporacja, no wiadomo, zapiernicz w firmie i pracownik przychodzi do szefa i mówi, szefie, tyle szef mi dał roboty do zrobienia na dzisiaj, no masakra, no ja dopiero wyjdę stąd o 21, dopiero skończę o 21, a tylko nie rozumiem, bo Krzysiek wyszedł o 14, no to jak to? A szef mówi, no bo Krzysiek jest na urlopie. Dzień dobry, przesyłeczka specjalna. Familijne premiery filmowe. Co tam w środeczku jest? Są klasyczne i nowe opakowania. All Wofli. Bluza. Dostaniesz kartonik. Obiecuję, naprawdę. Potem. A, no i plakacik, proszę bardzo. Plakacik, który sam zrobiłem. Jaki duży. Marian kontra Cybercytryna. Wy też możecie zrobić sobie taki plakacik. Zaraz wszystko wytłumaczę. Wy też możecie mieć taki fajny plakacik i nie tylko zapal... Światło. Zapal. Wy też możecie mieć taki plakacik i nie tylko zapas wafli familijne i bilety do kina. Co trzeba zrobić? Wziąć udział... Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy kupić dwa opakowania wafli familijne, zarejestrować paragonik i tam wejść w taki specjalny generator obrazów, zrobić taki plakacik filmowy na podstawie jakiegoś filmiku, który istnieje, albo takiego, jaki byście chcieli, żeby istniał. Także możliwości jest mnóstwo, jakiś fajny plakacik zrobić i wysłać zgłoszenie. Tutaj jeszcze Was zachęcam do skorzystania z aplikacji, proszę bardzo. Które familijne skrupać do dzisiejszego seansu? Tapnij. Maszyna losująca została uruchomiona. I co? Cytrynowe! Moje ulubione. Naprawdę moje ulubione. Dlatego zrobiłem plakat, że Marian kontra cybercytryna. Bo ja uwielbiam cytrynowe. Tak fajnie. To się da wziąć, zjeść? Nie. No to witam w wielkim boju M&M's kontra Twix. Zobaczymy, co z tego wygra. Już na pierwszy rzut oka powiem wam, nie oblizujecie to? Ja to zawsze oblizuję. Powiem wam, że Twix słodszy, ale uwaga, próba smaku. Te kuleczki, nie wiem jaki macie na to sposób. Ja to... To chyba tak się powinno robić, dobra. To jest jedynka, M&M'sy wiesz, że... M&M'sów jest dużo mniej. To na pewno. Tylko kurde, co to pierwsze test? Dobra, pierwsze spróbujemy M&M'sa. To jest taka raczej standardowa struktura. No, M&M'sy z serkiem. A Twix? Twix wygrywa. We'll be right back.
Moje CD na odpierdol, tak jak nocna pizza. Ty się przy twoim poczuć, no a czyje bardziej śmiga? CD miało być w maju, no a... Możecie dalej zadawać pytanka, a na resztę odpowiem jutro, bo... Jestem skurwiona i nie chcę mi się już odpowiadać. Nie wiem, nie jestem skurwiona, po prostu pierdolę głupoty. S. Kelnerkę za... Kolejny sp- Dzień dobry. Kolejny spacerek. Kolejne szwendanie z Marianem. No tak sobie postanowiłem, że częściej będę robił te spacerki, bo ostatnio zaniedbałem. I tak sobie pomyślałem jeszcze przy okazji spacerków, żeby jakiegoś suchara walnąć. A co? Idą dwie blondynki przez pustynię i jedna mówi: ty, ale tu musiało być bardzo ślisko, że tak piaskiem posypali. A tu proszę bardzo, jaki klimacik. Jak będę chciał kiedyś nagrać postapokaliptyczny film, to sobie tutaj przyjdę i nagram. O tam proszę bardzo, zbierają się śmieci, drzewa, wszystko z Wisły. Taka tama się tam robi. No cóż mogę powiedzieć. No żeż ja pierdziu. Wszędzie śmieci się walają. Tu jakiś melanżyk był. Nieposprzątane po sobie krzesło jakieś. Gościu ukradł krzesło. I teraz siedzi. Żona mówi do męża: idź wynieś śmieci. O nie, dopiero usiadłem. A co robiłeś do tej pory? Leżałem. Thinking that it happened overnight, it didn't. In it for the long haul flight, committed. Wanted me to fail out of spite, I didn't. All bark but they don't bite, they timid. Thinking that it happened overnight, but it didn't. In it for the...
Siema, no widzowie, dawno moje mordy, to nie widzieliście. W każdym razie dziś jesteśmy w Krakowie, ale to tak w sumie przejazdem. Możecie dawać znać, jakie kolejne kebabowe miasto, czy też fast foodowe miasto możemy odwiedzać tutaj w tej ankiecie, a my pewnie się tam wybierzemy. Chociaż i tak sporo odcinków, i to bardzo fajnych odcinków, mamy już nagrane specjalnie dla Was. Pozdro. Od dwóch dup, nie mylić z dupami. No jedź, jedź. Zamiast cieszyć się grom czy grami, to siedzę i wgrywam jak pojebane jakieś mody ciągle, bo chcę wycisnąć jakby z gry jak najwięcej, bo teraz mam dojebany komputer. Ale zamiast wyciągać z gry jak najwięcej, to się wkurwiam, bo co chwilę mi się wykrzacza gra, coś się psuje przez te mody i tak dalej. Także jeżeli ktoś ogarnia bardzo dobrze modowanie, zwłaszcza Wiedźmina, to niech pisze. Ukradli ci jedzenie! Żartowałem. Się nawet nie ruszysz. Jaki leń. Aha, no. No co? Młody. Piękna obrana w now I'm hooked, it's the best, feel amazing. Combined with a high and I'm feeling elated. Minding my time, I create my own spaces. But what a rush, till I...
inside my bones. It goes electric wavy when I turn. Cześć, dołączajcie do naszej ekipy wolontariuszy. Słuchaj, bo oni wszyscy pytają o te serki ze wczoraj. Gdzie to dostaliśmy? W Żaboli! Smacz tego! Relaks. Nawet nie wiecie, jakby tu puścić jakąś taką chillową muzyczkę, to jest tak fajnie. Ale wy normalnie nie widzicie tego, co jest na co dzień, bo tutaj jest cała masa, słuchajcie, roślin. To jest filek na przykład, bo mówię, że wiosna idzie. Zobaczcie, jak pięknie puszcza. Tutaj Aglaonema, ona też zaczyna. Twister X, Elek. Tutaj nasza apteczka, znaczy nasze miejsce... Nie wiem, jak to nazwać. Jak nazwać to miejsce? Szpital? Szpital? No ale w szpitalu zobaczcie, jak makroriza na przykład doprowadzona pięknie do stanu użytkowalności. No cudownie tu jest. Wiosna idzie, filki, proszę. Filki wszystkie tutaj. O, jeden filek. Tutaj jest drugi filek. No, strelicje, Monstera. Monstera wypuszcza totalnie tutaj nowy, pełno nowych liści. To jest w ogóle piękne. Tam Juka. Juka więcej światła potrzebuje. Tutaj jeszcze nic nie mamy. Chociaż makroriza dosyć mocno tutaj ciśnie. Ale tutaj, zobaczcie, o, syngonium na przykład. Cyk, tutaj wypuścił świeżutki liść. Tutaj filek też, pyk. Wiosna idzie. Tutaj Frydek w wariegacji, ale on będzie potrzebował na wiosnę na pewno dużo więcej światła, żeby te przebarwienia były dużo piękniejsze i nie można go tak przelewać, bo on mi z bulwy wypuścił, ale delikatnie przelałem. Tutaj jak mi kwitnie pięknie, proszę bardzo, to syngonium akurat ostatnio wyłapałem, przepiękne kolorki boczne, o Jezus, to jest cudo. Tu, o, tu a propos wiosny, proszę bardzo, jak leci. Tu Monstera, którą ratuje, też puszcza. Tutaj dzisiaj się zdziwiłem, bo Andrzej też mnie zaskoczył. Andrzej mnie zaskoczył takim dyndolem, więc wypuszczę już zaraz kolejne 3 metry. Biura mi nie starczy. Ja pierdzielę, tam Sansevieria, tutaj Zamiulculas, tutaj cała masa, o, Hoja. Ostatnio przelałem, trzeba się nauczyć na nowo. Piękny filek, pokazywałem go. No coś pięknego. To jest wszędzie wiosna, słuchajcie, wszędzie jest tutaj wiosna, jest cudownie. Ale jak ktoś z was wytłumaczy mi, czemu nasze babcie, mamy i wszystkie inne osoby miały w domach paprocie, to będę wdzięczny, bo tego cholerstwa to się nie da. To jest ustrojstwo, to jest tragedia. Oczywiście na nasz kanał wleciał już najnowszy film i możecie też wziąć udział w ankiecie, jeśli chodzi o blendery. Jest to ten. Pewnie nie znacie tej firmy. I ten, oczywiście wszystkim znany Bosch. Tam jest ankieta. Chodzi o znajomość tych marek i który blender byście wybrali. Jestem bardzo ciekawy, bo większość komentarzy jest taka, że jak mógłbym nie znać tej marki? Jak można jej nie znać? No ja jej nie znałem, szczerze mówiąc. Ale jestem ciekawy waszej odpowiedzi. Hejo!
ład i w końcu ostrzyżony, co? Tak jest. Wyglądałem już jakbym w dżungli mieszkał z miesiąc, a teraz wyglądam jak cywilizowany człowiek, kulturalny. Nie miesiąc, tylko 3 miesiące w dżungli. Si. Sobie i nagle w połowie drogi piesek do mnie dobiega i biegnie już ze mną dosłownie całą drogę. Także pozdrawiam właściciela. Pies zostanie maratończykiem, bo biegnie ze mną wszędzie. Nie wiem, czy jest, ale do odbioru na tam, gdzie ja biegnę. Catch me if you can.